Sprawdzamy, czy nas słychać, czy nas widać. Zapraszamy uczestników na webinar. Widzę, że już wpadają osoby do pokoju. Bardzo proszę o informacje techniczne, czy nas słychać, czy nas widać. Bardzo proszę, będziemy mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Czy nas słychać, czy nas widać? Ja widzę, że są goście. Słychać, widać, cudownie. Witamy Ewę, Elżbietę, Kamilę, Monikę i wszystkich, którzy wpadają po kolei. Wydaje mi się, że też jesteśmy na żywo na Facebooku, jeśli dobrze rozpoznaję ikonki. Doskonale. Dobry wieczór, dzień dobry. Za oknem ciemno, więc może dobry wieczór. Witam serdecznie na webinarze Odpornej Szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak pracować w parach i w grupach podczas lekcji online? Za chwilę przedstawię cudowne prelegentki, które zgodziły się wziąć udział i poopowiadać o swoich doświadczeniach szkolnych, ale najpierw musimy przejść przez sprawy organizacyjne, jak zwykle. I ja zawsze zapominam się przedstawić, nazywam się Kasia Pijanowska i poprowadzę to webinarium jako gospodarz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Widzę kolejne pozdrowienia, dziękuję za nie serdecznie, zapraszam do udziału. Centrum Edukacji Obywatelskiej, mam nadzieję, że to już jest informacja powszechnie znana wszystkim naszym uczestnikom webinariów, jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się tematem edukacji. Od 27 lat wspieramy nauczycieli i nauczycielki, a także dyrekcję szkół. Mówimy, że współpracujemy obecnie z 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek, ale ja wiem, że te liczby są zdecydowanie większe, jeśli chodzi o otwarte webinaria, które prowadzimy dla wszystkich zainteresowanych, takie jak dzisiaj. I na nie serdecznie zapraszam. Na początek wszystkie ważne informacje, wszystkie ważne strony. Oczywiście strona główna CEO, ceo.org.pl, ale również nasz blog, gdzie zapraszam na poszukiwanie ciekawych treści, ciekawych materiałów do zapoznania się, również w wersji audio i wideo. Pozdrawiam nas Dębica, pozdrawiam również Dębicę. Kanał na Facebooku, czyli teraz pozdrawiamy Facebook. Wiem, że tam też są uczestnicy, też nas oglądają, serdecznie pozdrawiamy. I trzecia, czwarta już informacja, też ważna. Jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w którymś z naszych programów, to jeszcze jest taka możliwość. To znaczy nadal trwa rekrutacja na semestr letni. W niektórych programach są to już ostatnie dni, w niektórych jest trochę więcej czasu. Bardzo proszę, Ewelino, jeśli możesz wrzucić link do rekrutacji na czat, będę bardzo wdzięczna. Jeśli ktoś ma ochotę, w zakładce rekrutacja są wszystkie informacje, do których programów można dołączyć. Jeszcze jedno zaproszenie, myślę, że bardzo ważne. Zapraszam wszystkie osoby, które dzisiaj wezmą udział w naszym webinarium, jeśli tylko mają ochotę, do wzięcia udziału w spotkaniu, które będzie miało charakter wymiany doświadczeń. Będzie można w małych grupach porozmawiać o tym, jak Wam się pracuje w parach i w grupach podczas lekcji online. Będą to grupy również przedmiotowe, więc będzie można się wymienić z nauczycielami z różnych zakątków Polski swoim doświadczeniem, swoimi wątpliwościami czy problemami, jeśli chodzi o edukację zdalną. Serdecznie zapraszam i teraz bardzo proszę Ewelinę, żeby wrzuciła link do tego wydarzenia. Można się już na to wydarzenie rejestrować. Widzę, że te linki nie wpadają, a ja za chwilę je wszystkie powrzucam. Jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. Widzę, że Opole nam się kłania. Witamy również i kłaniamy się Opolu. Prelegentki. Ważna sprawa. Powinnam przedstawić drogie prelegentki. One tam są, zaraz się pokażą i powiedzą. Osobą, która dzisiaj będzie prowadzić nasz webinar jako moderatorka jest Bernadeta Czerkawska, ale Beniu, będziesz dla mnie Benią zawsze, więc ja sobie tak pozwolę. Nauczycielka i trenerka, która współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Edyta Wąsik, druga prelegentka, nauczycielka historii, również mentorka w naszych programach, współpracuje z CEO od wielu, wielu lat i ostatnia prelegentka, ale one będą się pojawiać równocześnie podczas całego webinaru, to Joanna Sułek, nauczycielka matematyki. Zwykle jest tak, że nasi przedmiotowcy są dzieleni na humanistów i tych od nauki ścisłej. Jest Joanna, myślę, że ważny dla nas gość, dzisiaj też o tym rozmawiałyśmy. Joanna jest miłośniczką zeszytu i oceniania kształtującego i mam nadzieję, że to też wybrzmi podczas naszego webinarium. Kolejna ważna sprawa, na to pytanie muszę odpowiedzieć, bo wiem, że padną pytania, zaświadczenia będą. Tylko uwaga, dzisiaj będzie to troszeczkę inna formuła, to znaczy ja za chwilę na czat wrzucę
link do zaświadczenia z tego webinaru i będzie można je pobrać, logując się do naszego systemu do pobierania zaświadczeń. Za chwilę to będzie, podam również na końcu webinaru, żeby Państwo mieli wszystkie potrzebne i konieczne linki. O, to już nie mój slajd, rozpędziłam się, przepraszam bardzo. W takim razie, Beniu, moja droga, ja Ci oddaję głos i też może dziewczyny, bardzo Was proszę, żebyście powiedziały chociaż dzień dobry, a ja już przestaję udostępniać ekran. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tak, i ja dzień dobry. Powinnam się spokojnie przełączyć i wskoczyć w odpowiedni slajd. Witam serdecznie, tak jak Kasia powiedziała, będę moderowała ten webinar. Ponieważ jestem również nauczycielką, to pozwolę sobie również mieć swój głos. Zanim spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, to odbyłyśmy oczywiście między nami szereg rozmów z Edytką i z Asią i właśnie zastanawiałyśmy się, ponieważ tematem webinaru jest jak uczyć o współpracy, no ale gdzieś mamy taką refleksję, czy mamy tę współpracę. Pozwoliłam sobie wyrzucić gdzieś się plątający na Facebooku taką grafikę i nawet rozmawiałyśmy sobie dzisiaj z dziewczynami, no, że to są takie sytuacje, które codziennie chyba słyszymy od uczniów i codziennie gdzieś tam mamy z tym do czynienia. No i pytanie, czy mamy współpracę, jeśli mamy cały czas komunikat, wywaliło mnie, mikrofon mi nie działa, ale która strona zacięła się pani, a może pani powtórzyć, a jeszcze raz. I tak dalej, i tak dalej. I pytanie, kto współpracuje, z kim współpracuje. Ja mam czasem, zastanawiam się, czy narzędzia ze mną współpracują i czy ja z nimi. No i wreszcie, czy o co chodzi w kształceniu kompetencji współpracy. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Ale ponieważ jesteśmy w wątku współpracy, to bardzo, bardzo chcemy Was wszystkich zachęcić, żebyście z nami współpracowały, współpracowali, więc mamy dla Was prezentację przygotowaną na Menti. Kasia zapewne już wrzuca na czacie oraz na Facebooku, pewnie się pojawia. Link bezpośrednio do naszej prezentacji. Większość z Was pewnie zna Mentimeter. Ja będę zadawała różne pytania. Te pytania, Wasze odpowiedzi będą się pojawiały na ekranie i w ten sposób będziemy dość interaktywnie współpracować ze sobą w czasie tego webinaru. I też bardzo nam zależy na tym, żebyśmy mieli, że tak powiem, wspólne flow, żebyście się dzielili z nami swoimi przemyśleniami, które oczywiście na pewno dzieją się też na czacie, ale taki będziemy Was trochę sondować, w którym jesteśmy miejscu. Po webinarze będziecie mogli oczywiście uzyskać wszystkie odpowiedzi, więc jeśli coś się nie pojawi, nie skomentuję na głos, nie odczytam, to się nie stresujcie, ponieważ na pewno Wasza odpowiedź się pojawi i będziecie mogli ją sobie odczytać. A pamiętamy, że współpraca, synergia, mój pomysł pomoże zrodzić 12 pomysł, a ten 12 sprawi, że ten 59 będzie najlepszy, więc warto dorzucić każdą cegiełkę i bardzo Was zachęcamy do aktywności. I najpierw mamy dla Was na rozgrzewkę parę takich, nazwijmy to, slajdów. Więc poprosimy Was, żebyście albo weszli na link, albo na Menti. Jeśli Was poprosi o kod, to ten kod Wam tutaj wyświetlam i zapewne też się pojawia na czacie. I poprosimy Was o takie dwie, nazwijmy to, rozgrzewkowe rzeczy. Pierwsza, skąd nas pozdrawiacie? Ośmieliłam się dać taki, tak nie wiedziałam za bardzo jak, umówmy się, że możecie nas też mentalnie pozdrawiać, czyli jeśli ktoś nawet jest ze wschodu, ale czuje w sobie swoje centrum, to też zapraszamy do takiego podzielenia się, zobaczmy się w gąszczu, chociaż widziałam, jak nas pozdrawiałyście, pozdrawialiście i z różnych miejsc, i Gdańsk pozdrawiam gorąco, i Opole pozdrawiam gorąco, Trzebnice tam widziałam się różne pojawiały, nie chcę nikogo pominąć. Patrzę, że chyba z mojego centrum póki co, ale tuż za dziki, nie dziki zachód. Pofalowane południe. Przygotowując dla Was ten slajd, to pytanie zastanawiałam się, na ile mogę rozszerzyć, że jednak województwa byłoby nas tutaj za dużo, a też może nie ujawniajmy wszystkich asów z naszego rękawa. Okej, widzę, że zachód nie dziki i centrum gdzieś tutaj blisko, ale północna bryza do nas wieje, pofalowane południe również i ze wschodu spokój napływa. Więc teraz drugie pytanie ośmielę się już Wam wrzucić.
ponieważ pora jest wymagająca szacunku dla osób aktywnych o tej porze, więc poprosimy Was tak, o różne, o Wasze wskazania, czym się wspomagacie, czy Wasze zwierzęta już są z Wami na kolanach, bo mają dosyć Was zamkniętych przed komputerem. O nie, jednak kawa o tej porze, tak się zastanawiałam, czy ktoś tutaj da kawę, ale zobaczcie, poszłam bardzo, ponieważ nie minęła 22 i nie ma alkoholu, ale dałam inne, można coś wrzucić. Żeby nie było, że jesteśmy na terenie przecież edukacji. O, ludzie jedzą zupę. Dobrze, dobrze, dobrze. Patrzę sobie, ile mamy odpowiedzi. Widzę, że kawo herbaciano mamy tutaj, ale również wewnętrzna moc jest z nami wspaniale. Zwierzęta są zaopiekowane. O inne trzeba by dopytać, ale niestety webinar rządzi się tymi prawami, że nie mogę Was dopytać, ale jak macie ochotę na czacie opowiedzieć o swojej wewnętrznej mocy, to śmiało. Rozgrzewkowo, temat ważny i my też mamy taki pomysł na nasze spotkanie, taką wiecie, rozmowę trzech nauczycielek, które rozmawiają sobie, w którym są miejscu, w którym jesteśmy miejscu, bo nie jesteśmy w tym samym miejscu, co marzec 2020. Współpraca strasznie ważna, jak pomyślimy sobie, na ile my współpracujemy z naszymi nauczycielami, nauczycielkami z Rady Pedagogicznej. O, widzę, że wewnętrzna moc nam tutaj rośnie. Dobrze, ale dożywcie się, bo tylko, nie wiem czy tylko, ale 6 osób dożywiło się zupą, więc mam nadzieję, że reszta nam tutaj, wiecie, nie poświęca siebie, więc w międzyczasie mam nadzieję, że zadbaliście o siebie. Więc nasze spotkanie takie, w którym jesteśmy miejscu i dokąd możemy dalej pójść, no bo jest też tak, że też my się uczymy i dzięki naszym wymianom doświadczeń możemy uczyć się od siebie nawzajem. No co już wiemy o edukacji, tak? Wszyscy już wiedzą, że mamy wymuszoną edukację zdalną, tak? We wszystkich badaniach to jest, że ktokolwiek z nauczycieli gdzieś był oporny na technologię i na różne IT, to teraz jest bliżej w tym, tak? Nie chcę powiedzieć, że wszyscy wszystko na 100%, może i dobrze, ale na pewno wszyscy gdzieś poszliśmy krok do przodu, na pewno dzieci już załączają załączniki, na pewno szybciej idzie logowanie się i wpisywanie haseł, na pewno nie gubią tak szybko i tak bardzo, więc możemy powiedzieć, że wszyscy w tej wymuszonej edukacji jesteśmy krok dalej. Czy wszyscy będziemy, ile będziemy z tego korzystać, to oczywiście czas pokaże, ale wiemy też na pewno, że to, że mamy wiedzę o internecie, wiemy, znamy różne narzędzia, wcale nie sprawia, że więcej umiemy. I też nawet rozmawiałyśmy sobie tutaj z dziewczynami przed chwilą, że rozmowy między nauczycielami, że dzieci mają zaległości po edukacji zdalnej. No to pytanie, czy nasza edukacja jest odpowiednia, czy nasze lekcje, czy sposób ich pracy, no, gdzie jest taki, wiecie, pies pogrzebany, co my możemy, nauczyciele możemy zrobić, co jest naszą odpowiedzialnością, a czego nie jesteśmy w stanie zrobić, na co nie mamy wpływu, na co się zgadzamy, a na co się nie chcemy zgodzić. No jest tak, że wszyscy mamy różne już doświadczenia z edukacją zdalną i my chcemy troszeczkę od tego wyjść z Wami, więc poprosimy Was, żebyście na Menti, czyli albo w telefonie, albo w oddzielnej zakładce, Wasze ostatnie pozytywne doświadczenie z edukacją zdalną, nie w ogóle, tylko takie, nie wiem, z dzisiaj, no nie wiem, od początku powrotu, po feriach, albo coś, czego jesteście gdzieś tam zadowoleni. Pozytywne doświadczenie. Poprosimy Was o podzielenie się. O. Emocje uczniów, no proszę, wspaniale. Coś tu nam się dzieje. Praca w grupach. Udało się wykonać zdalne doświadczenie. Głośny śmiech. O. Tak, Jamboard się pojawia, komiksy, ale dużo rzeczy. Wszyscy na lekcjach, no to prawda. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieciaków, zintegrowanie się z bardzo małą klasą maturalną. O, witam edukację ponadpodstawową, pozytywny feedback od uczniów. Przepraszam Was, czytam co którąś wypowiedź, wyświetlam Wam. A jak już mówiłam, dostaniecie te wypowiedzi później, doświadczenie, Teams, Roomsy, tak, wiem, że osoby pracujące na Teamsach, to, że już można szybciutko dzielić na te grupy, to jest super. Pomimo końca lekcji dzieciaki chciały zrobić jeszcze jedno zadanie, no to naprawdę, chciałabym wiedzieć, o której to było godzinie, szacunek. Ciekawa lekcja, super. Chętny udział uczniów w lekcjach, coraz więcej kamerek, będziemy o tym sobie dzisiaj rozmawiać,
No, tyle na razie powiem. Uczniowie włączają kamery bez proszenia. Praca w pokojach na Teamsach się po raz kolejny poprawia. Konwersacje w parach. Komponenty multimedialne. Nie zawodzą już. Prawda, wszystkie kamery, no to chciałabym porozmawiać, jak to robicie. Twarze uczniów, super, naprawdę to my same po sobie widzimy, jak ważne jest to widzenie i sami po sobie, przepraszam, jak ważne jest widzenie i jak bardzo to jednak wpływa na i prowadzenie i na relacje. Tęsknota za lekcjami, że jestem na zwolnieniu, no proszę. No to gratuluję. Dobrze, dziękuję bardzo. Wyświetlam jeszcze chwilę, bo odpowiedzi, że tak powiem, schodzą. Filmiki do lektury, spokój, podział na grupy. A teraz chciałabym, żebyśmy chwilkę się zastanowiły, żebyście się podzielili z nami obecne największe wyzwanie dla Was w edukacji zdalnej. Nie wiemy, dokąd potrwa. Nie stawiam na wróżenie. Ale jakbyście mogli się chwilkę podzielić, ja przełączyłam slajd, więc mam nadzieję, że się znajdziecie. I tutaj jednym słowem poproszę, bo tutaj chmurę wyrazów chciałam, więc tak hasłowo bardzo, żeby nam się stworzyła zmotywowanie do pracy. Brak motywacji. Ja tylko przypomnę, jak się chmura tworzy, że to, co się najczęściej będzie pojawiało, to będzie tym największym wyrazem, najbardziej widocznym, ale w momencie, kiedy zapisujemy w różny sposób, to jak gdyby się wspólnie nie zlicza, więc poczytamy sobie, zobaczymy. Obcokrajowcy, brak kamerek, mobilizacja, dużo jest o motywowaniu, ocenianie, sprawdziany, motywacja. Bardzo ciekawie to wygląda, jednak wspólnie gdzieś tutaj możemy to ująć, prawda? Kontakt z uczniem, jak zaangażować klasy siódme, ósme, zachęcić do współpracy, zaciekawić, motywacja. Jestem ciekawa, motywacja u uczniów czy motywacja nasza, bo to też nasza energia daje energię, prawda? I też nam się zabiera energię, jak widzimy po drugiej stronie, raczej trudny odbiór. Emocje, ambicje, no właśnie, jeszcze tutaj wchodzą nam ambicje kogo i czyje, prawda? I czy to są na pewno tylko uczniów i tylko nasze, czy jeszcze mamy, no jednak gdzieś, przynajmniej ja osobiście widzę, że mam większy kontakt i inny ten kontakt jest z rodzicami. Zmotywowanie, sprawdzenie, co potrafią. No właśnie, to sprawdziany nam tutaj, brak motywacji i obcokrajowcy, to ciekawe, znaczy dla mnie ciekawe, pojawiające się kamery, brak motywacji, ból kręgosłupa. No tak, tak, to też ciekawe, jak to sobie radzicie. Spokojnie, kto jeszcze nie napisał, będą nam spływać odpowiedzi, tak, że nam się utworzy chmura wyrazów, ale to są wszystko takie wątki, które też były ważne dla nas i które my chciałyśmy poruszyć i nad którymi się chciałyśmy zastanowić. Myślałyśmy o tej współpracy, wątku współpraca, która tu też się pojawia. No, jeśli z różnych badań wiemy, że social media tylko tak, wiecie, no pozornie budują relacje, jednak te relacje są takie, że mogę w każdej chwili wyjść, mogę w każdej chwili, nie wiem, zerwać znajomość, wyrzucić ze znajomych, przestać obserwować, wyjść z danego pokoju, to nie wzmacnia relacji i myślę sobie, na ile ja osobiście na przykład wpadłam w pułapkę technologiczną, czyli na początku, jak były słabe łącza, prosiłam o wyciszenie mikrofonów, żeby była cisza, żeby był komfort pracy, żeby się nie sprzęgało, nie zrywało, dzieci nie włączały kamer, bo słabe internety. No i zastanawiam się teraz, na ile sytuacja, nad którą ja osobiście pracuję, czyli właśnie te wyłączone mikrofony, czy to teraz, wiecie, nie nauczyło dzieci milczeć, no bo jednak jak mam zabrać głos, to muszę wykonać pracę, włączyć mikrofon, powiedzieć dwa zdania, wyłączyć mikrofon, że wiecie, po pół roku to już się może po prostu nie chcieć włączać tego mikrofonu, no i oddzielna kwestia to kamery. My nie będziemy mówić dzisiaj o tym, jak włączać te kamery, ale na pewno wiemy, że włączanie kamer oraz to, że się widzimy, jest strasznie istotne i ważne. No i właśnie, czy nie jesteśmy mądrzejsi o to, że wcześniej trochę próbowaliśmy wszystko wyciszyć, uciszyć, żeby nas było słychać, bo się sprzęgało i czy ta aktywność, brak motywacji też nie jest gdzieś tamtym pokłosiem. I to są dla nas takie wątki, o których myślałyśmy i dlatego rzeczy, nad którymi się dzisiaj chcemy skupić, to jak rozumiemy kompetencje współpracy,
jakie wyzwania są przed nami w edukacji zdalnej, no i jakie są nasze refleksje od marca 2020 roku, kiedy zastała nas pandemia. I teraz jeszcze jedno mentio, o które chcemy Was poprosić. Wasza opinia. Jak sądzicie, czy uczenie współpracy w warunkach edukacji zdalnej, tej, którą dzisiaj mamy, jest potrzebne, a może możliwe? Jakbyście mogli ciut więcej, to byłoby dobrze, bo tutaj już możecie tak, potrzebne, tak, choć trudne technicznie, na pewno są to wyzwania. My dzisiaj nie będziemy, ponieważ jest tych tutoriali co niemiara w najróżniejszych, wiecie, YouTube'ach i tak dalej, więc my dzisiaj nie będziemy rozmawiać sobie o możliwościach technicznych. Myślę sobie, że jeśli jesteście zainspirowani i będziecie się chcieli podzielić, jak różnie można, to spokojnie możecie, zapraszam Was jeszcze raz na spotkanie po webinarze, gdzie już na przykład z przedmiotowcami porozmawiacie sobie o różnych możliwościach, w jaki oni sposób rozwiązują na przykład technicznie problemy z łączeniem w grupy. Potrzebne, ale wymagające, tak. I to nawet bardzo powiedziałabym. Ja jestem osobą, która bardzo mocno pracuje w grupach i widzę, że też pewne rzeczy gdzieś mi uciekły i musiałam je przewartościować, przemodelować, poszukać innych rozwiązań, żeby wrócić gdzieś do jak gdyby clue współpracy. Potrzebne bardzo, możliwe, lecz trudne. Potrzebne, ale trudne. Przeważają głosy, że tak, że jest to trudne, że jest to wyzwanie i możliwe. No więc my będziemy w tym duchu, że tak powiem, będziemy szukały możliwości, konieczne. O, dziękuję bardzo za chyba 4 albo 5 wykrzykników, jeśli widzę. To taki ostatni chyba slajd, zanim przejdziemy do naszej rozmowy i wymiany doświadczeń, no może przedostatni. Jak rozmawiałyśmy sobie o współpracy i co się kryje pod nią, to trochę skorzystałyśmy z dorobku tego, co Centrum Edukacji Obywatelskiej teraz robi w projekcie Szkoła dla Innowatora, to ja tak tylko krótko wrzucę, że korzystam z tego dorobku. I na potrzeby tamtego projektu na współpracę patrzymy pod takimi 3 aspektami, że jest to indywidualna odpowiedzialność, tak, żebym ja współpracowała dobrze w grupie, muszę wziąć odpowiedzialność za mój kawałek pracy. Co oznacza, że muszę patrzeć na przykład, co jest do zrobienia i wziąć za to odpowiedzialność, zrobić to. Muszę się zaangażować, muszę się umieć znaleźć w tej grupie, tak? Odnieść się do tego, co umiem, czego nie umiem, czy jestem już, nie wiem, na poziomie grupy, czy nie jestem na poziomie grupy. Muszę umieć zaprezentować stanowisko w grupie, muszę coś zaproponować. No i to jest ogromne wyzwanie dla mnie jako dla nauczycielki. Czy ja daję szansę dzieciom na to, żeby one zaproponowały rozwiązanie w grupie? Czy ja daję szansę na to, żeby zobaczyły swoją odpowiedzialność? Czy jeśli tylko mówię, tak jak teraz do Was, to daję szansę na to, żeby dzieci poczuły swoją indywidualną odpowiedzialność. Współpraca to dobra komunikacja. Już pomijam techniczne włączone kamery i dobrze byłoby się, znaczy włączone mikrofony i dobrze byłoby się widzieć, no ale dobra komunikacja, no to jest chociażby słuchanie z zaangażowaniem. No i mnie osobiście strasznie przeszkadzają te wyłączone mikrofony, jak nie słyszę, wiecie, tych tak zwanych funkcji fatycznej języka, czy jakiegoś tam aniami, dlatego ciężko mi jest rozmawiać teraz z ekranem, bo nie widzę Waszych twarzy, Menti mnie tutaj ratuje. Dobra komunikacja to jest dopytywanie, zadawanie pytań, takich angażujących, pogłębiających. To jest udzielanie informacji, to jest reagowanie na informacje zwrotne. No i znowu pytanie dla mnie, dla nauczyciela, na ile ja pomagam uczniom kształcić tę dobrą komunikację, tak? Czy oni mają szansę między sobą się o coś dopytać? Czy wykorzystują informacje do swojego rozwoju? Czy mają szansę słuchać się nawzajem z zaangażowaniem? No i wreszcie współpraca, czyli jestem już za coś odpowiedzialna, umiem się komunikować i jestem nastawiona na osiągnięcie synergii, czyli wypracowanie dobra grupowego. Czy umiem wybrać zadania adekwatne dla mnie, dla innych, czy umiem udzielić komuś informacji, czy umiem zrezygnować z mojego pomysłu na rzecz kogoś tam, czy umiem go wysłuchać, czy umiem zadbać o to, czy wszyscy w grupie się dzielą swoją wiedzą, umiejętnościami, czy dbam o taką równowagę. No więc znowu, z perspektywy nauczyciela, czy ja daję przestrzeń na takie umiejętności, czy pokazuję uczniom, mówię uczniom o tym, w jaki sposób należy dbać o taką równowagę w komunikacji i w grupie. Bardzo dużo, jak widzicie tutaj, wyzwań, bardzo dużo no, takich ważnych kwestii, nie da się wszystkiego ogarnąć i dlatego my na dzisiejszym webinarze postanowiłyśmy się skupić w tym doświadczeniu edukacji zdalnej. Takie 4 wątki. Relacje i współpraca,
na ile właśnie mamy tę współpracę, na ile mamy relacje, w jakim jesteśmy miejscu tych relacji i współpracy. Uczenie się uczniów od siebie, będę także za chwilkę rozwijała. Jak wyzwolić pracę w grupie albo w parze, czyli co możemy zrobić, znowu, jakie mamy możliwości i techniczne, ale też czasowe na lekcji. No i wreszcie, jak i czy oceniać pracę w grupie, coś, co też się pojawiło na chmurze wyrazów jako wasza gdzieś tam, no taka rozterka i wasze wyzwanie. I powoli już będę zapraszała szanowne koleżanki do podzielenia się myśleniem. Pierwszy taki wątek, wokół którego będziemy rozmawiać, to co zrobić, żeby wyzwolić współpracę u uczniów i uczennic. Jest jak jest, czyli dzieci siedzą przy komputerze po 6, po 7 godzin. Lekcje są różne, mniej dynamiczne, bardziej dynamiczne. Inaczej dzieci pracują w poniedziałek rano o 8. Trudna dla mnie też godzina, inaczej we wtorek na 9 lekcyjnej, też dla mnie trudna godzina, no ale tak samo dla uczniów trudna, więc co zrobić, żeby wyzwolić i co się już tutaj zmieniło w naszej pracy. Głos poproszę Edytkę, jakbyś mogła się, Edytko, podzielić swoim doświadczeniem. Ja bardzo dziękuję za tą pierwszą część, ponieważ pozwoliła mi ona poczuć, że jestem po raz kolejny częścią takiej wielkiej wspólnoty i moje kłopoty i moje problemy z pracą i z pracą w grupach są dość podobne do tego, jakie macie wy, bo podobnie jak wy, moi uczniowie też niezbyt chętnie wyrywają się do takiej współpracy, niezbyt chętnie włączają kamery, niezbyt chętnie wypowiadają się jedni przez drugich. No i to też w waszych wypowiedziach zauważyłam, że mamy kłopot, im dzieci starsze. Ja uczę klasy od 5 do 8, więc wiem, że w 7, 8 klasach naprawdę jest ciężko. Co zatem robię, żeby tę współpracę wyzwolić? Ja postawiłam na dwie rzeczy i paradoksalnie pierwsze, pozdrawiam znajomych moich również serdecznie, pierwszą rzeczą, o której sobie pomyślałam, to pomyślałam jak zwykle, co ja mogę zrobić, co mogę zrobić ja, bo ja mam wpływ na to, co robię na moich lekcjach. Najbardziej, mam wpływ na siebie. Więc postawiłam chyba po pierwsze na moją cierpliwość, na to, że żeby była dobra relacja i była dobra współpraca, to nie zadzieje się to o i już, że ja im dam zadanie i oni będą wszyscy hura chętnie współpracować. Więc naprawdę ogromne pokłady mojej cierpliwości, które okazało się są dość duże i pewnie jeszcze będę musiała do nich sięgać. Wymaga to sporo poczekania, czyli nie oczekiwania, że ten efekt tej współpracy będzie od razu super, nie oczekuję tego, że oni wszyscy wezmą w tym udział i że efekt tej pracy będzie taki, jak ja sobie w głowie mojej wytworzę. Raczej staram się podążać za nimi i bardzo uważnie ich słuchać. I druga rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to co mi pomaga, żeby wyzwolić tę współpracę, to jest duża ilość wyboru. Czyli dawanie uczniom prawa do wyboru, zarówno tego, w jakim zespole chcą pracować, jak i tego, w jakiej formie chcą wykonać dane zadanie. I zawsze zastanawiam się, czy te ograniczenia, które ja daję, na pewno muszę je dawać. W którym momencie ja mogę zapytać, a jak chcecie to zaprezentować, a jaki wy macie na to pomysł. I myślę sobie, że te dwie rzeczy obecnie są dla mnie chyba najważniejsze, czyli cierpliwość i wybór, wolność, dawanie wyboru. Co się zmieniło? W mojej pracy na pewno zmieniło się to, że przeszłam chyba od takiego myślenia narzędziowego, bo kiedy w tym pierwszym etapie od marca myślałam o pracy w grupach, to najpierw myślałam, jakie narzędzie, jak ich podzielę, co z nimi zrobię. A teraz bardziej myślę o tym, jakie zadanie dam i pozwalam im bardzo samemu decydować. I okazało się, że to wcale ja nie muszę być mistrzem tych wszystkich narzędzi, bo kiedy zaczynam proponować uczniom zadanie i pytam, a jak chcecie to zrobić, to oni sami mówią, dobrze, to my się połączymy tutaj, mamy tutaj taką grupę, my się rozłączymy, połączymy się telefonicznie. I też chyba ja bardziej pewnie korzystam z takich bardzo prostych również narzędzi, jak chociażby pracę w chmurze na jednym dysku, na jednym dokumencie, na przykład współdzielonym, i z takich prostych narzędzi, które daje mi chociażby Zoom,
jeśli chodzi o współpracę i pracę w grupach, więc na pewno większa taka moja pewność i na pewno więcej takiego mniej myślenia narzędziowego, a bardziej myślenia o samym uczeniu się i o samej edukacji jako takiej. Mhm. Dzięki. Asiu, zaproszę Ciebie. Ja taką mam refleksję, że rzeczywiście chyba Edytka powiedziała dużo rzeczy, które też mnie chodzą po głowie, może troszkę to powiedziała innymi słowami, ale też mam takie poczucie właśnie, że no dużo trzeba jakby ustąpić pola tutaj dzieciom, słuchać ich, co oni mają do zaproponowania, ale też zaproponować im samemu jakąś aktywność. Tyle, że ja mam zawsze z tyłu głowy, że to, co mnie się wydaje fajne, ach, jakie fajne mam, jaki mam fajny pomysł, zaproponuję to moim uczniom. Kurczę, no dobrze, ale to mnie się wydaje fajne, ale im wcale nie musi, tak? Więc jakby nauczyłam się takiego pytania ich, czy to rzeczywiście dla nich też jest fajne, czy jest atrakcyjne, czy oni chcieliby to wejść, czy może zaproponują jakieś modyfikacje. I wydaje mi się, że w tym nauczaniu zdalnym słucham jeszcze uważniej niż wcześniej, dlatego że wiecie, że no, tak normalnie to ja nawet to zadowolenie i niezadowolenie, czy oni są zainteresowani, to nie wiem, było widać jakoś te iskry w oczach, tak? A tutaj niestety ten ekran no, powoduje, że trzeba gdzieś tam czasem ciągnąć za języki, tak, prowokować do włączenia tych mikrofonów. Ale rzeczywiście staram się proponować im różne aktywności. Oni jak już raz, drugi spróbują, przełamią się również do tych spraw technicznych, tak? To potem już idzie. Wydaje mi się, że potem już jest z każdym dniem jest łatwiej po prostu i mają oni też więcej swoich pomysłów i chętnie proponują coś od siebie. Mhm, dzięki. Ja no, też chyba bardzo podobnie, z tym, że ja przyjęłam takie założenie, że na pewno, ale to na pewno chcę na każdej lekcji mieć pracę w grupach. Ja uczę języka polskiego i historii, więc mi też jest, umówmy się, trochę łatwiej z tytułu, no mam więcej godzin takich, no mam więcej godzin po prostu. I też to, co zmieniło się u mnie od marca, znaczy też patrzę sobie, trochę jest trochę inna współpraca. Ponieważ dzieci miały szybciej, w realu mamy szybciej różne narzędzia pod tytułem plakat, spotkajcie się i tak dalej, i też widzimy ich reakcje. No tutaj na przykład spotkałam się z tym, że wchodzę do pokoju, tak, żeby coś tam podpowiedzieć uczniom i wiecie, serce mnie zabolało, bo wszyscy mają włączone kamery na spotkaniu ze mną, mamy to już wypracowane, jest to ból najróżniejszy, a ja wchodzę na to spotkanie i tam wszyscy mają wyłączone kamery. Więc jak zapytałam później, to była ósma klasa, jak zapytałam, co się wydarzyło, macie włączone, wypracowaliśmy to, że mamy włączone kamery i wiemy, że nam się łatwiej komunikuje, rozmawia i wchodzicie do pokoju, gdzie jest was trójka, czwórka i pierwsze, co robicie, to wyłączacie kamerę. Co się wydarzyło? No, odpowiedzi nie było jakieś szalone, raczej, wiecie, taka cisza mrożąca krew w żyłach, powiedziałabym. Jedna osoba powiedziała, bo głupio mieć samej włączoną kamerę. No, czyli, że wiecie, tam, coś tam się wydarzyło w tej klasie. I jak się później okazało, wydarzyło się relacyjnie. I my wiemy, że bez relacji nie ma nauki. Że to, że my mówimy, oni milczą, my mówimy, kolejna strona, przepiszcie to kolejne, to jest wszystko uda. To jest w ogóle, wszyscy gramy w edukację. Tak, to, że jest ta cisza i oni przyjmują bezrefleksyjnie, bez komentarza, to dla mnie jest jakaś taka gra, no nie fair dla mnie, dla nauczycielki, z dużą stratą dla uczniów. Więc moje takie założenie, które bardzo mocno wprowadziłam, to jest na każdej lekcji musi być maleńki chociaż element pracy i też zmieniłam konstrukcję grup, czyli widzę, że pary, trójki, no czwórka jak mi się zdarzy, to tylko dlatego, że jest jakieś specyficzne zadanie, ale trójka to jest maksymalnie, bo jednak przy czwórce się szybciej wyłączają i jakoś tak uciekają w tych relacjach. No i troszeczkę poszłam też tym, co mówiłaś, Edytko, że ja wcześniej uważałam, że życie jest takie, że trzeba się ze wszystkimi nauczyć współpracować. Koniec, kropka. Natomiast też zauważyłam, że jak sobie wybierają osobę do współpracy, no to jest to też na dużo większym poziomie, ta praca też zrobiona, czyli widać, że mają jakiś flow i jakąś radość z tego. Więc ostatnio zaproponowałam, coś tam robili razem w parach, żeby się znowu dobrali sami w pary, ale inne niż ostatnio, tak żeby zwiększać ten krąg tej sympatii. I takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie, mam w jednej klasie dwie bliźniaczki,
które, wiecie, na każdej lekcji siedzą razem, tak? No to jest okej dla mnie, no mają te same lekcje z tymi samymi paniami, no to przecież nie będą siedzieć na dwóch komputerach, no więc siedzą zawsze one obie i jak je łączę w pokoju, to zawsze są one we dwie i tam ktoś tam, a jak poprosiłam, żeby pracowały z osobą z innej, po raz pierwszy, od prawie roku już, one się połączyły na dwóch urządzeniach, żeby faktycznie współpracować z kimś innym. I to było wow, bo tak to mówiłam, dobra, wybierzcie sobie, dobra, wybierzcie, no jednak one gdzieś tam najbliżej siebie. No i staram się też szukać dla nich jakiś taki, nazwijmy, fan w pracy, czyli szukam jakichś takich zadań, które, no nie wiem, jakoś ich rozbawią też, wiecie, no ta edukacja jest jakaś taka zdalna, dla mnie osobiście ciężka, tematy też są różne. I tu akurat ich poprosiłam, żeby w parach przygotowali paski z historii, działy się demonstracje na ulicach, a my omawialiśmy sobie sytuację przed powstaniem styczniowym i poprosiłam ich o takie paski. To są rzeczy, które młodzież, tak jak mówisz, Edytko, ogarnia w 3 sekundy. Ja tam, wiecie, się uczyłam tego i uczyłam tych pasków, a dla nich to było dosłownie 5 minut roboty, ale podyskutowali, więc szukam zadań, które dadzą jakiś tam fan, są dla nich jakąś tam zabawą i nawet jak to jest 5 minut, to żeby musieli ze sobą podyskutować, powartościować, czy tak, żeby, wiecie, była jakaś wymiana myśli, więc jakieś małe zadanie na każdej lekcji, a gdzieś tam razem to jest ta rzecz, która gdzieś tam no, mnie trzyma i jakoś jest dla mnie wyznacznikiem. Przejdziemy do drugiego wątku. Wzajemne uczenie się, ponieważ no, na lekcjach chodzi o uczenie się, tak? W parach jest zawsze miło i sympatycznie, ale przede wszystkim no clue jest w tym, żebyśmy się uczyli, a jak uczymy się od siebie nawzajem, to uczymy się jeszcze bardziej. Więc co u Was w związku z tym i teraz, i co się zmieniło? I Asiu, jakbym mogła Ciebie zaprosić. Ja planuję, myślę, że tak mogę powiedzieć o dwóch takich rzeczach. Jedna taka bieżąca praca na lekcjach, którą tutaj zresztą widać na zdjęciu. Zresztą padło na czacie przed chwilą pytanie też, z jakich narzędzi korzystacie, więc ja korzystam z Meeta i to tutaj widać na tym zdjęciu. I to jest taka bieżąca praca, czy to na matematyce, czy na godzinie wychowawczej, tak, gdzie tworzę te pokoje i tutaj pracują. Natomiast drugą rzeczą, którą bardzo lubię, to są projekty, czy nawet mini projekty takie na lekcjach, które toczą się no, w większości na lekcjach, ale też czasami poza tymi lekcjami. Dzieci w grupach mogą pracować, mogą się spotykać już w dowolnej formie. Więc powiedziałabym, że właśnie albo tak na bieżąco, różne, i to są różne naprawdę najróżniejsze zadania, to nie muszą być zadania jakieś super wymyślne, to mogą być, że tak powiem, kolokwialnie zwykłe zadania podręcznikowe, tak? Ale nie muszą oczywiście. No a jeżeli robimy projekty czy mini projekty, to już wtedy te zadania są raczej takie bardziej wow i bardziej ciekawe i mam nadzieję bardziej interesujące, zresztą będę Państwu też takie przykłady pokazywać za chwilkę. Dzięki, Edytko. Jeśli chodzi o moje takie plany, to chyba staram się zrezygnować z takich wielkich fikołków, czyli takich ogromnych, wielkich zadań, które wymagają od dzieci dużego zaangażowania, też komputerowego bardzo często, bo przecież takie duże zadanie wymaga też wyszukiwania informacji, przygotowania później tej prezentacji, więc jest to czasochłonne. I zaczęłam zauważać, że rzeczywiście dzieci naprawdę bardzo dużo czasu spędzają przed komputerem i okazało się, że ten komputer nie jest już dla nich taki atrakcyjny, jaki był. W związku z tym moje plany w tym roku trochę poszły w inną stronę i ja zamiast wymyślać i tworzyć różne nowe zadania, to bardziej myślę o modyfikacji tego, co robiłam do tej pory. I szukam takich bardzo drobnych szans, takich drobnych momentów na współpracę w parze. Czyli na przykład może to być zadanie na dobry początek, które zabierze nam 3 minutki i jest to bardzo proste zadanie, nawet nie dzieląc ich tak fizycznie na grupy, ale na przykład zakładam na Jamboardzie kilka tablic i wtedy oni sobie mogą napisać kilka wypowiedzi po 2 osoby na przykład, prawda? Ja, moje dzieci to też bardzo sobie cenią, że one po prostu mają ze sobą kontakt i naprawdę nie zawsze wymaga to ode mnie tworzenia pokoi, bo nie są to zadania po prostu bardzo długie. Są to takie króciutkie aktywności, które pozwalają im wybić się i z takiej rutyny i tego, i zauważyłam też, że im więcej takich krótkich aktywności, to ta lekcja jest taka bardziej żywa, oni bardziej w niej uczestniczą, jest mniejsza szansa, że dziecko się wyłączy, że się rozproszy.
Czyli ja stawiam teraz na trochę takie krótsze zadania, a z kolei też planuję prace domowe, grupowe, takie domowe, prace domowe takie większe, które są wykonywane w zespołach. Czyli żeby też nie rezygnować z tej takiej dłuższej współpracy, bo tak jak Benia mówiła, ta współpraca dłuższa wymaga też trochę innych umiejętności. Nie służy już tylko jakby samemu budowaniu relacji, ale służy też nauczeniu się i rozwijaniu umiejętności, chociażby tego właśnie ustąpienia ze swojego stanowiska i różnych takich innych rzeczy. W związku z tym myślę, że tak jak już mówiłam na początku, trochę przestałam szaleć z fajerwerkami, czyli z jednej strony stawiam na malutkie zadania, takie okazje do właśnie spotkania się, tego co już dzisiaj tutaj dziewczyny mówiły w parze, a z drugiej strony też na dużą rolę prac domowych, nie prosta karta pracy, tylko bardziej projekt, bardziej zadanie większe, które jest wykonywane poza lekcją. Mhm. Dziękuję. Tak się zasłuchałam, co mówiłaś. Muszę sama się wbić teraz. Ja mam dla Was jeszcze takie dwa slajdy. To są akurat, jak widzicie, uczniowie pisali, więc nie piszcie na czacie, że z małej litery Rudy i Alek. Staram się nie zwracać uwagi uczniom w momencie, kiedy pisują, żeby, piszą, jeżeli jednak, żeby wiecie, nie zamykać gdzieś tam otwartości. Pojawiało się pytanie, na jakich narzędziach pracujecie. No ja jestem osobą, która szalała z narzędziami, czyli szukałam sposobów, szukałam, co tu zrobić, na tym, na tamtym. No i teraz takie dwie rzeczy, które mi się sprawdzają, czyli sprawdza mi się właśnie Jamboard, i sprawdza mi się po prostu gdzieś tam praca w chmurze. I ostatnio, jakiś czas temu na Jamboarda przeszłam też właśnie z młodszymi uczniami i na chmurę, na Google Docsa, i powiem Wam, że dzieci były zachwycone, że ogarnęły i że to jest super. Ja do tej pory ze starszymi klasami pracowałam, ale też widzę ogromną taką, to jest oczywiście praca w grupach, każda grupa ma jakiś tam swój kolor. Ja widzę, że po prostu to dla nas zrobiło się narzędzie do pracy, o ile w klasie można było właśnie plakat zrobić, nie wiem, kartkę wyjąć, tak jakiekolwiek narzędzie wirtualne jest dla nas takim właśnie plakatem. Zawsze staram się wschodzić na metapoziom, żeby uczniowie sobie porozmawiali, czego się dzisiaj nauczyłam w tej grupie, co było dla mnie ważne, pod kątem na przykład tutaj kamieni na szanie, coś sobie przypomniałam w grupie, ale też czego się w ogóle nauczyłam o grupie, o tym jak ja funkcjonuję i tak dalej. Bardzo często jest tak, że na przykład młodzież mówi, no mam taką myśl, ale nie będę się nią dzielić. No więc szanuję, mam nadzieję, że ma tę myśl, raczej nazwijmy to, widzę, że tam coś się dzieje, ale bardzo mocno trzymam się w sobie w takim postanowieniu, żeby zawsze ich pytać, jaki mają poziom, gdzie są teraz na tym takim metapoziomie uczenia się. Notatki zostawiamy, ja im oczywiście tam daję linki i tak dalej, po to, żeby też pokazać, jak ważna jest współpraca, że taki Jamboard jest takim dobrym, wiecie, dowodem na to, jaką wartość ma praca. Jak każdy coś dołoży, trzy karteczki, to nam się robi mega, mega tablica. I to jest ta synergia, taki namacalny dowód tego, że współpracujemy. Tutaj znowu jakieś, nawet nie pamiętam, że z kamieni na szaniec. Bardzo lubię, jak mogę dorzucić, tak, w trakcie lekcji jakieś tam rzeczy, ale bardzo mocno też poszłam właśnie we wspólne na przykład sprawdzanie prac domowych. Ty mówiłaś, Edytko, o zadaniu na dobry początek, a ja bardzo często proszę, żeby łączę ich w trójki, i proszę, żeby tam jakąś tam pracę domową, która była, wiecie, chodzi też o to, żebym ja mniej sprawdzała, hello, to tak wiecie, żeby też poszukać takich, znalazłam sobie taką możliwość, i proszę łączyć w te trójki i żeby rozmawiali o miejscach, w których mieli wątpliwości. A jak mają te wątpliwości, żeby nawzajem sobie tam wyjaśnili, żeby sobie nawzajem powiedzieli na przykład, a fajnie, bo się od ciebie nauczyłam tego, od ciebie tego. Ja później sobie robię oczywiście zdjęcia, jak oni pracują w tych grupach, znaczy nie im, tylko list, wiecie, lista uczniów, robię sobie zdjęcie, bo przecież nie pamiętam, kto w jakiej grupie pracował. I na przykład pytam w pokoju pierwszym, tam nie wiem, Kasiu, powiedz, czego się nauczyłaś w tej grupie, co tam było nowego i tak dalej. Kosztuje to czas, no więc to jest zawsze takie wyzwanie, podstawa programowa, a czas, a czy ja mam na to czas, a nie. Ja przyjęłam założenie, że muszę mieć na to czas, dlatego że jak lecę, to pokazały już też różne tam działy, nazwijmy to, że jak poleciałam, czyli mądra głowa mówiła, to uczniowie i tak nie umieli. I jak ktoś mi mówi, że a, bo ta edukacja taka zdalna, no to ja biorę za to odpowiedzialność, tak? To znaczy, że ja gdzieś tam
nie zadbałam o te moje lekcje dostatecznie dobrze, coś tu się wydarzyło. Strasznie lubią wspólnie rozwiązywanie quizów, więc tych różnych platform rozwiązywania quizów jest bardzo dużo. Ja gdzieś tam najczęściej korzystam z jakiegoś tam Quiziza, ale bardzo lubią uczniowie, jak łączę ich w pary, udostępniają sobie ekran i w parze razem rozwiązują, mówią sobie odpowiedzi. Z śmiechu jest co niemiara, jest oczywiście odwieczne pytanie, czy będzie Pani stawiała oceny, ale to zostawię na ostatnie pytanie, które my też tutaj mamy. Natomiast strasznie to kręci. Mniej więcej do 7 klasy to proszą o pary. 8 klasa już tak prosi raczej indywidualnie. No i czasem tak robię, że właśnie to przynajmniej od tego, chociaż quiz zrobimy sobie w parze i też pod koniec quizu zawsze pytam, czego się nauczyłaś, tak? Co ci podpowiedziała koleżanka, że cały czas w wątku uczenia się myśleli o tym, czego się nauczyli od innej osoby. No dobrze, Edytko, ty mówiłaś o zadaniu i teraz przejdziemy już do kolejnego wątku, czyli planowania zadania edukacyjnego. I zapraszam cię, Edytko, jakbyś mogła. No tak, zadanie edukacyjne to jest w ogóle dla mnie jakby serce całego procesu uczenia się uczniów i ja poświęcam na to rzeczywiście dość dużo czasu, to znaczy zawsze staram się, żeby moje zadanie, skupiam się na tym, żeby się najpierw wyjść od tego, czego ja tak naprawdę chcę ich nauczyć i okazuje się, że kiedy od tego sobie zaczynam wychodzić, planując zadanie edukacyjne, to same treści i same takie merytoryczne rzeczy, które są u mnie na historii, czyli kiedy, kto, dlaczego, jak to się skończyło, trochę schodzą na plan dalszy, bo jak zaczęłam się zastanawiać, jak się zmieniła ta moja praca, to się okazało, że rzeczywiście te treści, których jest tak dużo w programie, w podstawie programowej z historii, no schodzą na plan dalszy, dlatego że no, szkoła się w ogóle nam zmienia, więc to już też wiemy o tym, że treści sobie możemy znaleźć wszędzie, w komputerze, tym bardziej, że teraz już jesteśmy tak sprawni w wyszukiwaniu informacji. I rzeczywiście staram się zastanowić zawsze, jakie umiejętności będą kształcić moi uczniowie. I pod to są moje zadania skonstruowane. Jeżeli wiem, że moi uczniowie bardziej potrzebują umiejętności chociażby wyciągania informacji z tekstów, z podręczników albo z tekstów źródłowych, albo na przykład chciałabym, żeby mieli bardziej wyobraźnię wyciągania informacji z mapy, to takie to zadanie planuję. I staram się, żeby tych zadań nie było bardzo różnorodnych na lekcji, czyli żeby to były zadania jednak skupione na jakiejś jednej umiejętności, bo okazało się, co wszyscy też dobrze doświadczyliśmy, że lekcja w internecie, pomimo tego, że powinna trwać właściwie około 40 minut, to i tak tyle nie trwa. No, bo zanim się wszyscy zalogujemy, zanim wszyscy włączymy kamery, zanim wszyscy odpowiemy, to się okazuje, że tej lekcji zostaje tak naprawdę 15-20 minut. Więc ja staram się, żeby to zadanie było jedno, główne, kształcące jakąś jedną ważną dla mnie umiejętność. I jeśli chodzi o tą pracę w zespole, to też staram się pomyśleć, w którym momencie tej mojej lekcji, który element mojej lekcji byłoby najlepiej, żeby był w zespole. Żeby jak najwięcej dostrzegać w tych moich lekcjach okazji do współpracy w zespole. I to, o czym ty, Beniu, mówiłaś i o tym, że jeśli ja powiem, to jest to złudne takie uczucie, że zrealizowałam, ale czy naprawdę? No wiemy też, że nie, że jeśli to ja wyzwolę to, że uczeń się nad tą umiejętnością poświęci jej czas, to jest szansa, że on ją bardziej przećwiczy, że ją w sobie wytworzy, że ją wypracuje. Więc na pewno myślę o tym, które elementy lekcji mogę zrobić w grupie i jak mam to zrobić, żeby ta umiejętność w tej grupie była rzeczywiście kształcona jak najbardziej skutecznie. Czyli jest coś, co mogę zrobić w zespole w tej lekcji. I chyba od tego wychodzi moje myślenie o pracy w grupach. I rzeczywiście coraz więcej elementów na moich lekcjach staram się, żeby było taką pracą w zespołach. Mhm. Tu mam twoje slajdy. Mhm. Jakbyś mogła rozwinąć chwilkę tak. Pomysł na zadanie. To jest też, jak widać, Jamboard jest to narzędzie, które jest bardzo proste i dzieci je lubią. I to jest takie zadanie właśnie na dobry początek. Bo kiedy zaczęłam się zastanawiać, to jest lekcja w klasie szóstej o
o tolerancji religijnej, to się okazało, że właściwie zaczęłam się zastanawiać, czy moje dzieci w szóstej klasie dobrze rozumieją to pojęcie, że jeżeli ja zacznę z nimi omawiać, a okaże się, że nie. No i to jest prosta rzecz, bo dzieci były w trójkach, rozmawiały i miały po prostu tutaj napisać swoje wnioski. I oczywiście, jak widzicie, też tutaj jest nic niepoprawiane, więc to jest tak, jak to rzeczywiście wyglądało na lekcji. I to jest takie też drobne zadanie, którego pewnie, tak sobie pomyślałam, że na lekcji stacjonarnej ono by było zrobione tak, że chyba bym się nad tym nie zastanowiła. Czy moje dzieci w ogóle rozumieją takie pojęcie, od którego się na tej lekcji wychodzi? Czy można pracować na Teamsach? Jamboard jest aplikacją, poprawcie mnie dziewczyny, jeśli się mylę, dodaną do Google'a, więc jest bezproblemowo, można udostępniać te tablice uczniom. Ja robię po prostu to, że ustawiam i kopiuję im link na czacie i oni wchodząc mogą tam bezproblemowo pracować. Dokładnie tak się dzieje. U mnie jedna dziewczynka miała jakiś kłopot, coś tam, ale to wtedy z grupy ktoś inny ma tego Jamboarda i wtedy też się jakoś tam wspierają. Kolejny twój slajd. No tak, tutaj mówiłam, to jest już taka większa praca, to jest klasa siódma i to jest większa praca, praca domowa. Praca taka, która wymagała od uczniów, no po prostu researchu, czyli przeszukania i w odpowiedniej formie zaprezentowania. Tutaj dzieci projektowały i wydawały gazety. Ja tutaj specjalnie chciałam Wam pokazać te prace, które dzieci wykonały ręcznie. Chociaż większość miałam wykonanych naprawdę komputerowo i przyznam, że nie odważyłam się ich tutaj pokazać, ponieważ niektóre z tych prac były takie, że nie wiem, czy ja bym je wykonała. To już ktoś tutaj pisał na czacie, że umiejętności naszych uczniów, jeśli chodzi o programy komputerowe i w ogóle takie możliwości, no moje przeskoczyły zdecydowanie. Staram się to też wykorzystać na lekcjach i pytam na przykład, jakim programie to zrobiłeś, a czy mógłbyś nas nauczyć, a mógłbyś mi pokazać na przykład, jak to się robi. I to jest bardzo też fajna sprawa. To było zadanie, które było robione w zespołach, dzieci miały wyznaczone kryteria do takiego zadania, wyznaczone miały czas, dobierały się samodzielnie i tutaj bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że zdarza mi się, że niektórzy moi uczniowie mówią, że wolą zrobić sami. Mhm. Ja wiem, że dla nauczyciela to bywa wyzwaniem, takie pytanie, bo z jednej strony chcemy, żeby ich uczyć współpracy, a z drugiej strony, kiedy zaczęłam o tym myśleć, to ja tak naprawdę straciłam kontakt z dziećmi. To znaczy ja tak naprawdę nie wiem, jaką one mają sytuację po drugiej stronie. I okazało się, że są rodziny, w których jest ktoś chory, są rodziny, w których nie można się z kimś skontaktować, bo skończyły się możliwości, nie wiem, zadzwonienia do kogoś, bo nie ma już pieniędzy na karcie. W związku z tym ja naprawdę dużo bardziej miękko podchodzę do takich sytuacji, kiedy ktoś mnie prosi, czy ja mogę sam. Mhm. I staram się rozmawiać, bo wiem, że za taką prośbą, za takim pytaniem dziecka coś stoi. I chyba bardziej pozwalam im, niż pozwalałabym w klasie, kiedy mam bardziej nad tym kontrolę. Mhm. Dzięki. Asiu, zapraszam. Jeśli chodzi o moje planowanie, no to ja powiem szczerze, że no wiadomo, takim punktem pierwszym jest podstawa programowa i potem się zastanawiam, jak to zrobić, jak zorganizować pracę w grupie, tak żeby to było jak najbardziej ciekawe, angażujące, czyli po prostu, żeby no, oni zrobili, a najlepiej jeszcze doszli do tego jakąś taką ciekawą drogą. Dziękuję bardzo za slajd, bo łatwiej mi jest mówić o konkrecie niż tak ogólnie. To jest jeden z moich projektów, który w tym roku, to jest zdjęcie z tego roku, ja ten projekt robię już od lat, ale zawsze robiłam go właśnie stacjonarnie, a w tym roku zdążyłam go tylko rozpocząć, po czym okazało się, że idziemy na nauczanie zdalne, no i miałam kłopot po prostu, jak to zrobić teraz, jak zakończyć ten projekt w zupełnie innej formule. Ja wcześniej organizowałam w 2020 wiosną, tak organizowałam oczywiście takie mini projekty, ale one były już przewidziane całkowicie do pracy zdalnej, a ten projekt był przewidziany do pracy takiej normalnej w klasie szkolnej. Okazało się, że trzeba w trakcie zmieniać formułę.
No, było to wyzwanie, tak? Było to wyzwanie, dlatego że no, narzędzia. Nasza szkoła też, tak jak tutaj piszecie, czytałam na czacie, że szkoła chce używać konkretnego narzędzia, u nas też takim narzędziem jest MIT. I mówiłam sobie, że niczego więcej nie mogę, niczego więcej nie mogę, niczego więcej nie mogę. Po czym zobaczyłam jedną tutaj, tą widoczną tutaj na zdjęciu aplikację u koleżanki, wytrzymałam 2 dni, po czym powiedziałam, nie mogę, trudno, ja to będę robić. No i tak to się skończyło, że 2 dni przesiedziałam i rozgryzłam to, żeby pomóc po prostu też uczniom jakby wejść w to, żeby ich w tym wspierać. I no zaryzykowałam, nie było żadnych problemów, nie było żadnych skarg, dzieciaki się wciągnęły. Jest tych aplikacji naprawdę bardzo dużo, słuchajcie, to nie jest tak, że musi być ta, że musi, jest, tak naprawdę jest dużo, więc jakby nie chciałabym się też na tym skupiać. Ja wybrałam akurat te z tego względu, że tutaj jest też czat i mogą dzieci po prostu pisać sobie na czacie, mogą załączać mnóstwo różnych dokumentów, więc no jakby różne te moje mini projekty mogę sobie w tym jednym narzędziu realizować, ale czy on jest dobry dla innych klas, dla innych nauczycieli, tego nie wiem, ale mówię, na szczęście mamy wybór. Tutaj na co postawiłam tutaj w tym projekcie? Postawiłam na wybór, tak? Tutaj chodziło o to, żebyśmy dzieci uczyły się przeprowadzać ankietę i prezentować wyniki za pomocą diagramu procentowego, ale wybór, co to będzie za ankieta, jak oni będą zadawali pytanie badawcze, należał do dzieci. To, co ich interesuje. Tak? Tutaj akurat grupa, która nazywała się Słodkie Świnki, co lubimy robić w wolnym czasie. Tak? Pytania były naprawdę bardzo, bardzo różne. Niektóre naprawdę mnie bardzo zaskoczyły. I rzeczywiście wtedy to zaangażowanie było większe, bo to był taki temat, takie pytanie, na które oni chcieli poznać odpowiedź. Więc myślę, że to jedna z takich rzeczy, którą staram się brać pod uwagę właśnie przy planowaniu, żeby było to coś, co dana grupa po prostu chce na siebie wziąć, tak? Czym chce się zająć. Zanim przewinę na następny slajd, to czat się grzeje od pytania, jaka to aplikacja? Przestałam spoglądać. To jest aplikacja Stromboard. Ja mam nadzieję, że nie pomylę, bo ja sobie ją zapisałam gdzieś tam po polsku, ale już tutaj Państwu wklepałam. To jest taka ta aplikacja i tutaj też ją widać na tym slajdzie, tutaj na zdjęciu na dole po prawej stronie widać te otworzone grupy. Każdy ten prostokącik taki kolorowy to jest jedna grupa widoczna tak na moim ekranie. I tutaj był drugi projekt wyrażenia algebraiczne i to już był, on był już całkowicie zdalnie realizowany i był jakby już wymyślony przeze mnie do edukacji zdalnej. Ale też również ta klasa pierwszy raz wtedy tutaj działała w tej aplikacji. I słuchajcie, tutaj dzieci sami miały układać zadanie, tak? No to był taki dział, w którym oni jeszcze nie pływali jak rybki w wodzie, więc było to dla nich wyzwanie. Ale też myślę, że właśnie ogromne poczucie sprawczości, że to oni decydują, jakie to będą zadania, tak? Ja prosiłam o różne stopnie trudności, ale oni decydowali, czy to będzie gra, czy to będzie krzyżówka, czy to będą puzzle, czy to będzie coś innego, czy to będzie zrobione, nie wiem, z tektury i zrobione zdjęcie, czy to będzie zrobione na przykład gdzieś właśnie za pomocą technologii komputerowych. Więc jakby bardzo dużo leżało po stronie uczniów i wydaje mi się, że z kolei tutaj w przypadku tego mini projektu to było jego siłą i to zachęciło dzieci do tego, żeby jednak się spiąć i te prace wykonać. I jeszcze chyba jeden projekt mam, o ile pamiętam, tak? Tak, przepraszam, zapatrzyłam się na ciebie i zapomniałam, że mam slajdy zmieniać. No, dziękuję bardzo. Tutaj już też mini projekt, który był realizowany również zdalnie i myślany również na nauczanie zdalne. Kwadrat i okrąg, podobieństwa i różnice, tak go nazwałam, ale tak naprawdę zadałam uczniom takie pytanie kluczowe. Słuchajcie, jak mamy kwadrat i okrąg, no taki, no jak mamy tutaj właśnie, ale słuchajcie, jakie tam widzicie podobieństwa i różnice, tak? Czyli czym się zainteresować? No bo słuchaj, od razu ja tylko powiedziałam, zaproponowałam im to i od razu było, no ale jakie podobieństwa? Kwadrat i koło? Same różnice, no przecież one w ogóle nie są do siebie podobne. Ja mówię, a no właśnie, ale jeszcze przemyślcie, bo tam jednak coś może się znaleźć.
Więc no rzeczywiście tutaj dla nich wyzwanie też, tak, bo coś, co wydawało się niemożliwe, a doprowadziło nas ostatecznie do liczby pi. I w ten sposób tę liczbę pi wprowadziłam. I to, co mnie się wydawało też ważne w tym projekcie, to, że oni mogli doświadczyć. Tutaj też widać taką tabelkę, gdzie dzieci dokonywały pomiarów, więc były te miarki krawieckie czy sznurki, takie linijki. I oni po prostu w domu te okrągłe przedmioty mierzyli i wykonywali te wszystkie obliczenia. Trochę oderwali się oczywiście też przy okazji od komputera, więc to też mogło być plusem, tak, przy ciągłym tym siedzeniu przed ekranem. I również w tej samej aplikacji, także już prowadzę po prostu dzieci jedna, staram się już więcej nie zmieniać, nie zarzucać ich tym, ale no myślę, że czasem warto jednak poza tą narzuconą troszeczkę jednak dać się pociągnąć i coś takiego sobie znaleźć, co nas gdzieś tam, no po prostu zwiększa atrakcyjność też tej naszej pracy. Mnie samej też... jest po prostu ciężko, jeżeli ciągle pracuję w taki sam sposób i myślę, że to jest też ważne, to samo jest ważne dla naszych uczniów, tak, że oni po prostu chcą, żeby im zaproponować coś innego, tak, nie ciągle ten sam styl, nie ciągle tak samo, no troszeczkę po prostu zmian czasem, no bo za dużo też niedobrze. I tyle, dziękuję. Dzięki. No to ja jestem, jak tak nas słucham, to jesteśmy bardzo wspaniale się różnimy, ponieważ ja jestem ciągle poszukującą, że tak powiem na swoją obronę powiem to, że zawsze pytam uczniów, mamy parę rzeczy rozeznanych, tak? Też uczniowie, Edytko, masz rację, ja za chwilkę wam pokażę slajd, gdzie po prostu ja, jak oni miałam, jak zobaczyłam, co uczniowie zrobili. Natomiast tak, tutaj macie bardzo śmieszną stronę facebookową pana Charlesa Dickensa. Młodzież dzielnie przygotowywała. Pracowali w parach, no i są takie wątki w podstawie programowej, właśnie jakieś tam lektury obowiązkowe, no i trzeba jakoś osadzać autorów. No więc właśnie szukam jakichś pomysłów na to, jak nie napisać notatki, kiedy się urodziłem i z czego był znany dany pisarz, poeta. Akurat to jest praca, którą przysyłali mi w weekend, na poniedziałek była ten zadany. Pary sami się dobierali i jak sobie rozmawialiśmy w poniedziałek, to mówili, że duży fan, właśnie dużą zabawę mieli przy okazji. Może nie wkleiło się tutaj jakoś bardzo dobrze, natomiast ja wiecie, podziwiam, na przykład mamy znajomych Charlesa i zobaczcie, jak są dobrane zdjęcia, to jest naprawdę no, mistrzostwo, jak oni tutaj opracowali stronę. Nie wiem, czy widzicie dobrze, ale jest wpis z 1858 roku. Chciałbym się podzielić z wami, moi drodzy, że po 22 latach pięknego związku rozwodzę się z żoną. Więc strasznie jestem dumna z ich takiego, wiecie, też dowcipu gdzieś tam szukania, no bo jednak Facebook gdzieś jest lekki. Więc to jest któraś tam praca, którą robili, więc to nie jest dla nich, to nie było dla nich pierwszy raz zadanie. Natomiast jak myślę o zadaniu edukacyjnym, czyli co mają zapamiętać, po co jest to zadanie, no to też patrzę sobie, w jaki sposób szybciej, nie tyle może szybciej, trwalej zapamiętają, no i też szukam właśnie tego, żeby to wymagało od nich jakiejkolwiek dyskusji, jakiegokolwiek no, namysłu, co zrobić. Praca, która zadanie, no wiecie, są takie różne zadania, jak podsumowanie działów i praca, która zadanie poprosiłam, byliśmy na etapie uczenia się map myśli, bo zobaczyliśmy, że no przepisują, nie chcę powiedzieć bezmyślnie moje tam rzeczy, jakieś tam notatki, ale nie robią samodzielnie notatek. No i wróciliśmy jakieś tam do map myśli, które dawno temu robiliśmy na lekcjach. No ale teraz mamy edukację zdalną, no i w parach mieli opracować sobie pomysł na, albo indywidualnie, też było kilka osób, które chciały pracować indywidualnie, no i to jest akurat jedna z prac, która nie jest najbardziej, że tak powiem, fenomenalna, ale ona już mnie, że tak powiem, przerasta. To jest powtórzenie wiadomości, Jan Kochanowski i tutaj dwie osoby, to był akurat chłopak i dziewczyna, poprosili, czy mogą razem pracować i oni są naprawdę świetni oboje. I ja też mam takie doświadczenie, nie wiem jak wasze dziewczyny, że jak da się, że tak powiem, dowolność osobom, żeby się połączyły w pary, to naprawdę dobierają się, nie chcę powiedzieć, że poziomem umiejętności, ale gdzieś tak blisko siebie i oni są oboje świetni, to jest Canva.
I oni oddzielnie robili świetne projekty, natomiast ten ja podziwiam, ponieważ ja zaglądałam sobie, jak oni tam pracują i to naprawdę, wiecie, o bardzo dużo pracy, dużo takiego klikania, zrobili sobie projekt, na ten projekt tam nanosili różne tam rzeczy, zmieniali, ja widziałam, jak to się tworzyło, więc byłam pod wrażeniem, też widziałam, które osoby są zalogowane. Więc to jakaś taka duża praca dla nich była. Są też takie prezentacje, gdzie wiecie, jakieś takie interaktywne rzeczy są, że tam strzałka przeskakuje, coś tam, naprawdę Canva ma niesamowite możliwości, których ja też właśnie nie do końca opanowałam. Ale jak później sobie rozmawialiśmy, czego się nauczyli, co im dało i tak dalej, no to jednak ta mapa myśli wykonana i to wspólne dyskusje, czy to idzie tu, czy to idzie tu, no sprawiło, że po prostu wiecie, no to jest głębiej w głowie. To już nie jest tak, że ja sobie biorę szkoła w zwoleniu się uczył, tylko ja muszę się zastanowić, czy najpierw to, czy najpierw tamto i to jeszcze przedyskutować, uzasadnić. Więc jak myślimy sobie o kompetencji współpracy, no to zadanie, gdzie jest ta dyskusja, chociażby nad elementami, czy to z prawej, czy to z lewej strony, no już powoduje, że muszę to jakoś o tym rozmawiać. Cały czas mam taką zagwozdkę, co to wam mówiłam wcześniej, czy to pary wystarczą, pary trójki, ale cały czas widzę, że od marca, że jak są czwórki, piątki, to no to ucieka, to dwie osoby pracują razem, reszta się gdzieś tam podpina i to wymaga wielkiej odwagi, żeby powiedzieć, że coś nie idzie. I ostatni, jaki chcę wam pokazać slajd, tutaj praca, no to jest, powiem wam, praca, jakbym mogła, to bym tym dzieciom postawiła, jeśli byłyby oceny, to postawiłabym im, nie wiem, setki. Nie spodziewałam się takiego efektu, to jest akurat praca nad zemstą. I to było zaraz tam w kwietniu, mieliśmy zemstę zacząć omawiać, no ale przyszła pandemia, więc pokazałam im Padlet, nauczyliśmy się Padletu i pomysł był taki, że dobrali się w czwórki, chyba tak, czwórki, trójki i mieli za zadanie stworzyć gazetę, redakcję, która wydaje gazetę w czasach, kiedy była utworzona, napisana zemsta. No i zobaczcie, jak się nazwali, pierwsze zadanie, jakie musieli... To były różne zadania, było 5 czy tam 6 zadań. Pierwsze zadanie, jakie mieli wykonać, to musieli nazwać swoją redakcję, swoją gazetę. No i zobaczcie, na przykład nazywali się Zemsta, albo Pani Barska, albo Cześniczówka, albo Zemsta Style. Takie wymyślali, jeszcze jedno gdzieś tutaj było, ale mi się schowało. A, Zemsta, Blade. Więc bardzo różnie się nazywali i to były różne zadania. To akurat było zadanie piąte, żeby napisać ogłoszenie albo zaproszenie, ale było na przykład zadanie, żeby napisać artykuł do gazety o konflikcie, który jest między sąsiadami. Trzeba było napisać petycję do sąsiada, że z prośbą o pogodzenie się. Słuchajcie, pisali tak niesamowite prace, że ja się z nimi umówiłam, że będziemy rozmawiać sobie, czego się nauczyli i tak dalej, na kim, gdzie są w pracy w grupie i w zemście. I będzie jedna ocena, ale prace są naprawdę niesamowite, nie mogę wam w całości tego pokazać. Jedna grupa zgłosiła, że nie mają kontaktu z jedną osobą i ta osoba nie wykonuje zadań. I to dla mnie, wiecie, taki najwyższy level komunikacji, że odważyli się na rozmowę o tym, jak przebiega współpraca. No jak otworzyliśmy tę kwestię, czyli ja się spotkałam, 4 osoby z tej grupy, no to okazało się dokładnie to, co ty mówiłaś, Edytko, że tam dziewczyna nie ma warunków do tego, żeby się spotykać w domu, bo mama włącza głośną muzykę i mówi, a co tam, weź sobie słuchawki, a jednak słuchawki zbierają, a małe dziecko gdzieś tam płacze i tak dalej. No i ona po prostu unikała tych spotkań z dziewczynami, kiedy one się bardzo uczciwie tam, wiecie, łączyły na Messengerze czy tam na czymś tam. No i co, ona miała poczucie, że ona nie robi. No i umówiły się na jakąś tam inną formę współpracy, że po prostu ona będzie, nie będzie na tych spotkaniach, tylko będzie pisała z nimi tam i to jakoś jak gdyby udało się z tego wybrnąć, więc bardzo duży taki kawałek kompetencyjny też, jeśli myślimy o kompetencji współpracy, natomiast to nie są sytuacje, które się zdarzają. Częściej uczniowie się wyłączają i nie mówią, że się dzieje coś niedobrego w grupie, po prostu ktoś robi, ktoś podpisuje się pod tym i to są, przyznam, rzeczy, które dla mnie są wyzwaniem, jak w to wejść, żeby właśnie nie naruszyć czegoś, no bo zawsze ten, kto gdzieś tam zostaje w tyle, no umówmy się, no jakoś nawalił. No ale teraz jak nawalił, no to przecież nie możemy go tutaj, wiecie, jak to zrobić na miękko, żeby jak gdyby pokazać sytuację uczącą się, żebyśmy się wszyscy z tego nauczyli, a nie napiętnować. Widzę na czacie, jak pani to zrobiła. Ja na Padlecie utworzyłam tablicę pod tytułem Zemsta Style i jak się utworzy na Padlecie, to cokolwiek zapisujemy, udostępniłam link tradycyjnie, tak jak we wszystkich narzędziach. To nie jest taki bardziej, nazwijmy to, toporny, bo ten Padlet jest taką dość starą wersją, ale uczniom bardzo się spodobał i w ten sposób omawiam lektury i też zbieram różne rzeczy,
jeśli idzie o różne rzeczy z historii na przykład. Coś tam sobie wrzucamy, jak proszę uczniów, jakąś grupę, to na jednym padlecie przyznaję szczerze, że mnie to jest po prostu łatwiej ogarnąć. No dobrze dziewczyny, to my teraz chwila wytchnienia, a chciałabym wszystkie osoby uczestniczące zaprosić do Mentimeteru, ponieważ chcemy się Was zapytać, jesteście skarbnicą wiedzy, jak już na czacie pokazujecie, jakbyście mogły napisać, mogli napisać zadanie, z którego jesteście zadowoleni we swojej pracy, podzielmy się, a może macie jakieś takie zadanie, marzenie, które Wam chodzi po głowie i tak trochę się, wiecie, szczypiecie, kiedy już wreszcie możecie zacząć to zadanie. Więc zapraszamy, link jest ten czas. A no właśnie, to mnie bardzo, Nirpor, to mnie bardzo interesuje, nie mogę dopytać. Tworzenie tweetów, o super, no właśnie, to przede mną. Co to jest, co wy tu macie? Słuchajcie, zainspirowaliście mnie, zaraz potem jako serial z Netflixa omawiam teraz opowieści z Narni. O widzisz, to dziękuję. Podsumowanie działu w formie projektu. A, Learning Apps, tak, jeśli dobrze widzę, bo mi tutaj wskakują okienka. Tak, tak, też bardzo, bardzo lubię i też często tak robię, że właśnie razem w parze coś tam robią. Film, wspaniale, prezentacje. Mm-hmm. Pokoje, escape roomy. Wycieczka klasowa wirtualna, widzę. Grafonotatki do lekcji powtórne. Leparello, też się jeszcze nie odważyłam. Muszę też się zdecydować. Kahoot, nagrania, prezentacje, praca w grupach na WF-ie. O, kochana, albo kochany, to jest na wagę złota, WF, który nam się tutaj pojawia. No wyzwanie, prawda? Wyzwanie w grupach pracować, jak oni z tymi kamerkami, ćwiczycie, nie ćwiczycie. O, aktywność klas branżowych, no to samo, dorośli, prawda? Piękny był bananowy cudowny. O. Podczas lekcji, oddanie prowadzenia lekcji uczniom, super. Trenować rutyny myślenia krytycznego. Dobra, tu mi się coś wyświetla dłuższego, osoba napisała. Do przygotowania rozmów talk show. O, fajny pomysł. 10 minut na zebranie pomysłów, a potem ścierali się na głównym forum. Tak, dyskusja, co pokazują badania, osoby unikają nam dyskusji i wszędzie tam, gdzie możemy zaproponować dyskusję, to jest bardzo fajne. O, właśnie miałam gdzieś powiedzieć i zapomniałam. Mój ostatni patent na ożywienie dyskusji, tak jak pokazujecie tutaj, jak piszecie, to ja w międzyczasie zapełniam czas. Moja walka, ostatnia pomysł na walkę z wyłączonymi mikrofonami jest taki, że po prostu wyznaczamy osoby na każdej lekcji inne, daję oczywiście wcześniej temat do dyskusji i tak dalej i na przykład 5 osób ma za zadanie dyskutować ze sobą na dany temat po to, żeby już te 5 osób miało włączone mikrofony, przedstawiają swoje stanowiska, opinie i tak dalej. Ważne jest, żeby nawiązywać do Facebook, do swojej wypowiedzi, tak, pod tytułem zgadzam się z Pawłem, co powiedział, zainspirowała mnie Zosia i uważam, że coś tam. I później jak te 5 osób podyskutuje, to tak zwane akwarium, byśmy w realu powiedzieli, głos mają pozostałe osoby. Czyli pytam, kto chciałby się coś dopowiedzieć, odnieść i tak dalej. To muszę Wam powiedzieć, że to jest pomysł na dyskusję. Też czasem proszę, żeby w trójkach się przygotowali do takiej dyskusji, sesje zdjęciowe do lektur. Super. Okej. No dobrze, tu się dzieje jakoś językowo chyba. Dobrze, dziękuję. Jak Wam się pojawiają, to zapraszam, wrzucajcie jeszcze. My przejdziemy sobie powoli do ostatniego naszego wątku. On jest ostatni z racji gdyby logiki pracy nauczyciela, ale strasznie, strasznie ważny i u Was też się pojawiał na chmurze. O, czyli ocenianie. No, bardzo, bardzo taki duży kawałek. Wiemy, że w ogóle toczy się dyskusja nad sensem ocen, a teraz w edukacji online to jest oddzielny kawałek. No i my tu sobie jeszcze wrzuciłyśmy taką zagwozdkę, ocenić czy docenić. Czy zawsze ocena, nawet ta piątka, szóstka jest docenieniem, czy to jest tak, że... No i gdzie tu znaleźć złoty środek? Gdzie my jesteśmy, co tu się wydarza, że tak powiem? Czy ocena nie zabija kreatywności? No a jednak dzieci są, nazwijmy to, rozliczane z oceny.
jak sobie pomyślę, wiecie, no, robię jakiś tam sprawdzian, no bo trzeba dzieciom robić sprawdziany. No i rozmawiamy o jakiejś tam uczciwości i tak dalej. No to wiecie, no, nie fair jest wymagać od nich uczciwości, jak zaraz za uczciwość dostaną trójkę i mama, tata albo nie wiem, ktoś tam ma pretensja, dlaczego tylko trójka, no bo uczciwie pisałem. No wiecie, no słaba odpowiedź, nie? No i to jest naprawdę, ja nie wiem, słuchajcie, nie wiem jak z tego wybrnąć, tak nazwijmy to moralnie, mentalnie. Pozwalam im maksymalnie, żeby też w parach pisali klasówki, a niech tam się dzieje, szukam pytań problemowych, no ale powiem wam, że to jest w ogóle dla mnie osobiście coś, co mi stoi gdzieś tam w gardle. No a tu jeszcze mamy współpracę, gdzie w ogóle to jest, jak ocenić tę współpracę, kto bardziej, kto mniej, kto kreatywny i tak dalej. Więc pytanie do was, jak wy myślicie, oceniać czy nie oceniać pracę grupową? Pozwoliłam sobie zapisać jako zastanowienie. A więc zapraszam. No właśnie. Myślę sobie, że może być gdzieś tutaj, wiecie, też takim, że wszystko może się zmieścić, no ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka zagwozdka, że naprawdę, no nie wiem, no konia z rzędem, kto ma, wiecie, jednoznaczne stanowisko i nie odchodzi, nie wiem, jak są wyjątki jakieś, tak? Jakaś wyjątkowa sytuacja, że to naprawdę jest no, wyzwanie. No dobrze, to nam się tutaj klarują odpowiedzi. Zapraszam cały czas. To jest, wiecie, też taki trochę test, kto żyje jeszcze przy komputerze. Kto żyw, kto wypił kawę, zrzucił kota, zjadł zupę, trzy i ma, jest w stanie wziąć telefon do ręki i nam, czy tam na zakładce obok. To takie, wiecie, trochę wymuszone, no, oczywiście żartuję. No to jest właśnie, żeby zobaczyć, no, jak mamy różnie, prawda? A w międzyczasie zaproszę Asię, że już rymuję pod koniec dnia. Asiu, jak u ciebie z ocenianiem pracy w grupach? Jeżeli chodzi o taką pracę bieżącą na lekcji, to nie oceniam tego stopniem szkolnym. Albo stosuję informację zwrotną, albo stosuję pracę wzorcową, natomiast nie stawiam stopnia za tę pracę. Natomiast pracę projektową oceniam. Z tym, że ja te projekty realizuję jakby realizuję w duchu oceniania kształtującego, a jeszcze był taki moment, kiedy zachwyciłam się tą metodą EduScrum i jakoś czerpię też i z tego pomysłu. I tam naprawdę dzieci mają tyle jakby możliwości, tyle, żeby dopracować na tę ocenę, którą chcą dostać, tyle dostają tych informacji zwrotnych, tyle wsparcia, że rzeczywiście jak one już się tak napracują w pocie czoła i zrobią tyle, no to wtedy ta ocena jest. Ale tak jak mówię, w pracach projektowych, natomiast jeżeli mówimy o takiej bieżącej ocenie na lekcji, tak, że po prostu rozwiązujemy w parach zadania, to wtedy absolutnie tego nie oceniam. Dzięki. Edytko, już tobie nawet jestem, tylko podsumuję, mamy zdecydowanie tak, 44, 36 osób chyba w tym czasie, 18 osób zdecydowanie nie. Ja też przeczytałam na czacie sobie, co pisaliście, czy wszystko na ocenę, a że czasem bez oceny to się nic nie da. No właśnie dla mnie jest zawsze pytanie, czy to jest, po czyjej stronie to jest, wiecie, ta odpowiedzialność, czy to nie jest moje wyuczone, że była ocena, więc teraz jak nie ma oceny, to jest ale hello, nie taka była umowa, że wiecie, na ile my dorośli coś zamodelowaliśmy, a czasem być może jest to faktycznie ta droga. Edytko. No ja mam tutaj, to jest mój przykład, ale ja zanim o nim opowiem, to powiem sobie, skąd mój pomysł w ogóle i kiedy sobie wymyślałam i moje doświadczenie jeszcze z takiej stacjonarnej nauki, kiedy widziałam, jak bardzo uczniowie się angażują w pracę w zespołach, kiedy ta praca aż wre, aż wszystko tam kipi, a potem nagle przychodzi ocena i ona jest inna niż dziecko by oczekiwało, no chociażby nawet, i widzę żal w oczach i łzy czasami u tych mniejszych dzieci, to mam wtedy takie w ogóle poczucie, że chyba to w ogóle nie w tą stronę. I dlatego sobie pomyślałam, że jeśli oni pracują w zespole, współpracują, to dlaczego w tym ostatnim etapie wchodzę tam właściwie ja z butami, ze stopniem i z mówieniem im dobrze lub źle.
I zaczęłam sobie myśleć o tym, co ja oceniam podczas pracy w grupie. Czy ja oceniam wytwór, czyli pracę, chociażby tutaj jest jakiś folder wycieczki do Rzymu, to z ostatnich moich prac piątoklasistów. Czy ja jednak stawiam na coś innego? Czy ja stawiam na rozwój umiejętności, o których Beniu mówiłaś na początku, o rozwój umiejętności wypowiedzenia własnego zdania, wyszukania informacji, zaprezentowania dobrze tych informacji i czy zawsze to musi być stopień? I ja bym się tutaj przychyliła do tego, że oceniać, ale czy oceniać oceną, czy zawsze ocena to jest ocena wyrażona stopniem? I w moim przekonaniu nie. I ja nie lubię też tego określenia ocena koleżeńska, bo ona moim dzieciom jednak zawsze kojarzy się z tym, że to jest ocena, że my będziemy teraz oceniać siebie albo będziemy oceniać innych. I ja używam takiego określenia informacja koleżeńska. I ja zawsze robię taką informację koleżeńską po pracy w zespołach, ale najczęściej ona ma formę albo wspólnego omówienia i to my nazywamy refleksją. I tu jest przykład takiej refleksji po pracy w zespole. I dla mnie ta refleksja tutaj akurat to jest refleksja w formie samooceny, czyli po takiej pracy w zespole dzieci dostają pytania. Uważam, że najlepiej wykonaliśmy którąś część, albo że uważam, że najlepiej poszło nam uzgodnienie, w jakiej formie to będziemy robić. Aby lepiej współpracować, co powinniśmy dalej zrobić, bo ocena, funkcja oceny jest przede wszystkim taka, żeby nie tylko powiedzieć dziecku jest dostatecznie i już, ale ona ma wyznaczać dalszą pracę dziecka, czyli co muszę zrobić, żeby następna moja praca była lepsza. I muszę wam powiedzieć, że w moich klasach sprawdza się to znakomicie. Znaczy poziom refleksji dzieci naprawdę jest bardzo duży i to, co uważam za sukces chyba nie tylko mój, ale również moich koleżanek, wiem, że tu są i mnie słuchają, to to, że coraz więcej dzieci potrafią odróżnić ocenę pracy od oceny własnej osoby. Służą temu na pewno kryteria do pracy, ale też danie im możliwości wypowiedzenia się. My nazywamy te wskazówki, jeżeli mówimy, że coś jest źle albo możesz coś poprawić, to mówimy, że to jest prezent. Bo to jest prezent, który możesz dać innej osobie, która może z tego prezentu skorzystać na przyszłość. Więc ja bym tutaj powiedziała, wypełniając taką ankietę, że oceniać tak, ale jak oceniać, to raczej trzeba by się mocno zastanowić. Chciałam tylko jeszcze króciutko, bo patrzę na zegarek, że kiedy byłam w szkole, to oceniałam też to na stopień. Ale wtedy przygotowywałam taką kartkę, dawałam kryteria do tej pracy i ja dawałam tą kartkę z ocenianiem dzieciom. I mówiłam, dobrze, wy pracowaliście, to wy teraz ocencie. I oni sobie przyznawali punkty. Ustalaliśmy wspólnie, że na przykład za jedno kryterium jest tam od 0 do 2 punktów i oni sami ustalali punkty i sami je dodawali i sami widzieli w widełkach, jaka to jest ocena. I ja się najczęściej przychylałam do tej oceny, chociaż czasami cierpła mi skóra, ale przychylałam się. Bo chcę im pokazać, że oni są za to odpowiedzialni i że moja rola w klasie nie jest taka, że to tylko ja oceniam i ja decyduję, ale ja pomagam im znaleźć właściwą drogę. I tak, a nie wiem, czy jeszcze będę mogła coś powiedzieć na koniec. Ja też nie wiem. Bo chciałam wam podziękować za tą sesję, bo wypisałam sobie całą stronę różnych narzędzi. I nie wiem, czy to jest dobrze, bo znowu nie wyjdę przez 2 tygodnie z komputera. O, nasz wątek podsumowań. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie odnośnie oceniania. Zgadzam się ze wszystkim, co wypowiedziałyście. Tutaj to tak, ale i to jestem bardzo bliska tego. Ja też przy edukacji zdalnej bardzo mocno postawiłam na docenienie, jeśli idzie w kontakcie z rodzicami. Czyli ostatnio, jak był u nas koniec semestru, weszłam do każdej klasy, do każdego wychowawcy i chwilkę powiedziałam, jak się dobrze pracuje z dziećmi. Wiecie, rodzice umęczeni też edukacją zdalną, tym gonieniem ich do tego, a usiądź, a zrób, a coś tam, a coś tam. Nie każdy ma super zorganizowane osoby nastoletnie w domu i ja mówiłam, jak dobrze mi się pracuje i że oczywiście samo uczenie się jest wyzwaniem i uczniowie cały czas nabywają wiedzy, ale mówiłam o postępach, mówiłam, jak dobrze się pracuje i powiem wam, że w ogóle po tamtych spotkaniach z rodzicami
lekcje zupełnie jak gdyby jakąś inną lekkość miały. Myślę, że rodzice te powiedzieli, że była tam pani Benia i tak dalej, więc jak myślę sobie o tym, co jeszcze mogę zrobić, to mogę powiedzieć rodzicom, jak fajne są dzieci, jakie są kreatywne. No dobrze, czas się zbliża, to Edytka, wiecie, wyznacza trendy, więc ku podsumowaniu poprosimy Was ostatni raz na Menti, już żeby Was nie przeciążać, bo godzina i w ogóle, to słowo, które mnie zainspirowało, takie słowo, z którym wychodzicie, wyłączacie, tam człowiek wychodzi, nie wiem, przecież się wyłącza webinar, ale z warsztatu się wychodzi, więc jakbyście mogły i mogli się podzielić takim hasłem, które nam się pojawia. Oczywiście widzę, że też na czacie się pojawiają rzeczy. Dziękujemy, dziękujemy, super dziewczyny. Informacja, interakcja, ciągły rozwój, docenienie. Mniej narzędzi, więcej rel. Tak, ja nawet nie narzędzia, powiedziałabym więzi, wiecie, żeby budować nie tylko relacje, ale więzi, że to jest strasznie ważne, bon promocyjny, refleksja. Niech nam się pojawiają tutaj, dobrze, a ja Edytko, nie Edytko, przepraszam, tylko Kasiu, pozwolę sobie, Edytko, dziękuję bardzo. Asiu, dziękuję, dziękuję, bo wiecie, nas zaraz tu Kasia wyłączy na amen, więc bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za aktywność, za to, co nam tutaj spływa. Dziękuję bardzo. Kasiu, przekazuję Ci głos. Ja chyba się nie powinnam odzywać. Mam takie wrażenie, że by nie popsuć tej atmosfery zbierania pozytywnych doświadczeń, mam wrażenie, że powiedziałyście tyle mądrych rzeczy i tyle ciekawych wątków poruszyłyście. Temat oceniania, który jest tak bardzo bliski Centrum Edukacji Obywatelskiej, ja mam takie wrażenie, że to jest temat, do którego trzeba wrócić. I może to jest też inspiracja do działań Odpornej Szkoły, żebyśmy do tego tematu wrócili jeszcze. Pojawiały się oczywiście pytania pod tytułem zaświadczenie, ja wrzucam na bieżąco linki. Czy mogę Cię, Beniu, prosić, żebyś przestała udostępniać ekran? Tak, zapatrzyłam się na chmurę. Dobrze, że się zapatrzyłaś na chmurę. Tam są bardzo mądre rzeczy. Tak jak powiedziała Benia, one będą dostępne. To znaczy po nagraniu naszego webinarium one będą dostępne, będzie można pobrać sobie odpowiedzi tych wszystkich osób, które tutaj były. To, co bardzo ważne, chciałabym jeszcze ponowić zaproszenie na nasze spotkanie wymiany doświadczeń. Właśnie po to, żeby porozmawiać, żeby Państwo mogli w mniejszych grupach po prostu praktykować pracę w grupach. Ja wrzucam jeszcze raz te wszystkie linki i zapraszam bardzo do tego. Spotkanie będzie dokładnie za tydzień, w środę o godzinie 19. Bardzo zapraszam. Nagranie z tego webinaru będzie, odpowiadam na wszystkie pytania, będzie. Centrum Edukacji Obywatelskiej to nie tylko otwarte webinaria Odpornej Szkoły, ale również programy, do których można dołączyć. Ostatni moment w lutym są rekrutacje na nowy semestr, czyli programy Angażuj Obywatelsko, programy Odpowiadaj na globalne wyzwania, też można dołączyć. Wiem, że dużym zainteresowaniem cieszą się Dobre Łącza. Rekrutacja rozpoczęła się raptem chyba 2 dni temu, miejsca szybko się kończą. Jeśli ktoś ma ochotę na temat bezpieczeństwa i aktywności w internecie zrobić program ze swoją klasą, to bardzo, bardzo zapraszam, ale zobowiązanie jest na długo, więc proszę dobrze przeczytać informacje a propos tego programu, na pewno warto dołączyć. Jeśli chodzi o ofertę dla rad programowych, to pedagogicznych, przepraszam, zawsze do tego zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy przychodzą i oglądają nasze webinaria, powiedzcie swoim dyrektorom i dyrektorkom, zapraszamy bardzo do tego. Widzę, że pojawił się link do Angażuj Obywatelsko. Dziękuję Ci, Aniu, za ten link. Jak ktoś ma ochotę, zapraszamy do programów i do dołączenia. Zaświadczenie były. Bardzo proszę, jeśli będą problemy z pobieraniem zaświadczeń, to zawsze pomożemy. Zapraszamy na bloga i na naszą stronę co.org.pl. Etykieta webinarowa mówi, że powinno się kończyć w punkt o 19:30. Nie udało nam się to, ale mam nadzieję, że Państwo nie czują się zmęczeni naszymi prelegentkami. Mam wrażenie, że było to niebywale inspirujące i interesujące spotkanie. Bardzo Wam dziękuję. Jest dużo uśmiechów i dużo pozytywnych emocji. I kończymy ten webinar z takim nastawieniem, że praca w parach i praca w grupach jest ważna i ma sens. Bardzo Wam dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.